Publikacja badań wykonanych przez Fundację Złoty Pociąg niestety, nie z naszego powodu, odwleka się w czasie, pisze na swoim facebookowym profilu poszukiwacz Złotego Pociągu Piotr Koper. Na wyniki badań będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Poszukiwacz Złotego Pociągu Piotr Koper wyniki badań otrzymał niespełna 2 tygodnie temu, jednak jak mówił, przedstawi je firma, która je wykonała. Są bardziej kompetentni, żeby o tym mówić. Niestety, niełatwo jest zgrać termin spotkania naukowców w Wałbrzychu, stąd też termin ogłoszenia wyników badań jest przesuwany. Publikacja badań wykonanych przez Fundację Złoty Pociąg niestety nie z naszego powodu odwleka się w czasie. Prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Naprawdę nam zależy na rzetelnej i jasnej ocenie sytuacji. W momencie, kiedy dostaniemy informację, podzielimy się nią z Państwem, napisał na Facebooku Piotr Koper. Jednak jak zapowiadał wcześniej, powoli szykuje się do wykonania odwiertów, więc wnioskować można, że wyniki badań są obiecujące.